wszystko mija. Pamiętajcie, to jest tylko chwilowe, to tylko my wybudzamy się z tego snu zimowego i wszystko wraca do równowagi. Ktoś powie brak kolorów? Jakie brak kolorów? A ja to co? No, idziemy w tą stronę. Nie puszczają mnie. Ej, no. Co jest? Serio? Ale jaja. Także... Tulipany za mną chodziły, słuchajcie, w Carrefourze 7 tulipanów za niecałe 6 zł. Ale piękny kolor, nie? Cudowne. Słuchajcie, winogrony, melon, żółte pomidorki, melon i kwiatki. Hej, hej, jak tam się macie? Widzicie, ubrałam sobie fioletowe, piękne tulipanki, bo za mną chodziły. I słuchajcie, tak na marginesie nie czekam, aż smok mi kupi kwiatki. Po prostu jak mam ochotę, kupuję sobie, ale są piękne, taki fiolet energetyzujący. Słuchajcie, takie małe przesłanie chciałam wam dzisiaj powiedzieć. Nie stresujcie się, jeżeli teraz czujecie takie lekkie tracenie sił, że tu wszystko się budzi do życia, a wy nie macie siły jakby i zaprzestajecie swoich postanowień i tak dalej. Słuchajcie, pamiętajcie o tym, że jesteśmy zwierzętami. I mimo, że mieszkamy w aglomeracjach miejskich i trochę zapomnieliśmy, to jesteśmy niezmiennie powiązani z naturą. A natura budzi się do życia. To tak jak większość zwierząt budzi się wiosną, tak? Budzi się do życia. I to nie jest tak, że budzi się i jak super i mam pełną energię. Nie! Zobaczcie, nawet przyroda, zielone listki, one muszą trochę złapać słońca, bo dzień musi być trochę dłuższy. Więc to nie jest tak, że one od razu robią się zielone i wszystko wybucha. Przyroda też potrzebuje czasu, więc nie katujcie się i nie załamujcie się, tylko miejcie w głowie, z tyłu głowy, że po prostu tak się dzieje. To jest taki czas regeneracji, przygotowania. Oczywiście dobrze jest teraz właśnie zacząć wspomagać się, ale wiecie, naturalnie. Wziąć sobie, nie wiem, czosnku, imbiru, cytryny, zacząć jeść sałatki, ryby, ale to też, bo często jest tak po prostu, że zimą głównym czynnikiem jest to, że jest mniej światła, mniej witaminy D, mniej takiej energii. I dlatego my jakby też mamy spowolnienie, jakby takie zapadanie w sen zimowy. Ale to jest wszystko naturalne.
I teraz, kiedy dnia przybywa, kiedy robią się dni coraz cieplejsze, nas to trochę tak przytłacza, wiecie, to jest takie łochu. Ale nie dacie sobie wmówić, że nie wiem, choroby was łapią, czy coś. Nie! To jest piękny czas. Czas takiego czasami właśnie wyciszenia i takiego stop. I powiedzenia budzę się. Potrzebuję więcej energii, spaceru, słońca, witamin, ale to jest wszystko normalne. To jest wszystko normalne, bo i przyroda budzi się do życia, więc w nas budzi się coraz większa energia, chęć do życia. Ale co istotne, to nie zwalnia nas całkiem z obrotów. Możemy po prostu robić, wiecie, też nie z naciskiem silnym, po prostu czegoś mniej, po prostu... Nie wiem, ćwiczyliście więcej, a teraz czujecie się nagle, że brakuje wam sił. No. Żaden nie puści, żaden, po prostu żaden. No tak to jest. Ale ja puszczam zawsze. A ludzie nie. To ich wybór. Słuchajcie, i to, że jesteście pozytywni, słoneczni, to też jest wasz wybór, pamiętajcie. Nie oczekujcie od ludzi, że oni będą pozytywni. Nie muszą. Mogą być złośliwi. Wyśmiewywać się, to jest też ich wybór. I życie jest dlatego piękne, bo mamy ten wybór. Ale wracając do mojego głównego przekazu, który chciałam wam koniecznie przekazać na... te marcowe dni, na tą zbliżającą się piękną wiosnę, na święta, które się zbliżają już w sklepach, to już w ogóle zielono, kurczaczkowo. Naturalne, że możemy się czuć lekko z obniżoną energią i takim, wiecie, nawet ciężkością, ale taką ciężkością, że po prostu takie dłuższe dni, więcej światła też robi na nas, wiecie, też nas oszołamia i tak lekki zawrót głowy. Żebyście po prostu pamiętali o tym, że to jest naturalne. To nie jest tak, że nie wiem, że teraz się mówi, bo nam próbują wmówić, że przesilenie wiosenne. Tak, to jest przesilenie wiosenne, ale nikt nie mówi, że to jest naturalne. O to mi chodzi. Rozumiecie? Jesteśmy... Należymy do świata przyrody, zwierząt, i to są naturalne przejścia. Żyjemy w takim klimacie, gdzie zmiany pory roku nadal istnieją. Może mniej wyczuwalne jak kiedyś. Kiedyś były bardziej ostre zimy. Ale teraz dłużej jest cieplej ogólnie. Ale cały czas pewna harmonia jest w przyrodzie. W pogodzie. I mimo, że mieszkamy w mieście, tego tak nie widzimy. Bardziej jak za miasto się wyjedzie, to tak
bardziej można poczuć, że jest się częścią tej przyrody i to jest piękne i tego się nie mogę doczekać, kiedy pojadę w Świętokrzyskie, bo tam mam nadzieję spędzę święta wielkanocne, bardzo bym chciała i zabiorę Was oczywiście tam, pokażę, bo tam to jest, tam właśnie widać to wszystko, w mieście, ale w mieście też zawsze są drzewa, też zawsze jest zielona trawa. I zobaczcie, ta zielona trawa nie od razu się robi zielona, ona też potrzebuje czasu. Potrzebuje słońca, potrzebuje właśnie ze słońca witamin, żeby pełną parą stać się zieloną, piękną trawą. I nam też potrzeba chwili, żebyśmy nabrali energii i dalszej takiej siły i pozytywności. Pozytywność i energia nie są takie non-stop i ciągłe, bo to by nas chyba zabiło. Pory roku właśnie po to są, żeby trochę wyhamować, żeby trochę złapać dystansu, złapać witamin, dać sobie taki czas na rozruch, ale pamiętajcie, robić można cały czas. Nie chce Wam się ćwiczyć, to wyjdźcie na spacer. Zawsze wybierajcie jakąś alternatywę. Nie chce Wam się coś tam zrobić, to zjedźcie sałatkę. Już zrobiłam coś dobrego dla siebie. Zawsze wybierzcie coś dla siebie, coś dobrego, coś z witaminami. Takie, wiecie, poczucie, że zadbałam o siebie. Także mój taki krótki przekaz do Was z głębi serca. Nie przejmujcie się, jeżeli teraz ogarnia Was taki bezsiła. To jest przesilenie. Ono już może być odczuwalne. Ja już miałam tego, już to odczuwałam. Ale odczuwam, okej. I to jest świetne, że to odczuwam, bo to oznacza, że tak jak przyroda, powoli budzę się, też potrzebuję chwili. Także trzymajcie się ciepło, słonko nosimy w sobie, nie dawajcie się tej chandrze, zawsze zróbcie coś dla siebie, bo to jest najważniejsze. Nie poddawajcie się. To wszystko mija. To wszystko mija, da nam więcej energii, złapiemy tego słońca i będzie wszystko cudownie. Sobie tylko ten szalik kupiłam sobie w HM-ie, właśnie teraz przykładam, właśnie do tego płaszczyka, nie wiem, ten żółty to ze słońcem mi się kojarzył, w ogóle mój kolor ulubiony to jest żółty, tylko właśnie nie mam rzeczy w żółtym kolorze, ale jest zajebisty teraz na tę pogodę, no jest rewelacyjny. Może powinien jeszcze taniej kosztować, no ale pamiętam, jak chodziłam koło niego i kosztował 75 zł. Słuchajcie, czy bez czapki, teraz na taką porę, rewelacja. Czy taką czapeczkę, już taką lżejszą, nie? Zajebisty jest. Cały outfit robi ten szalik. Naprawdę taki świąteczny, wiosenny. Super. Widzicie? No świetny jest, żółtym jeszcze nic nie mam, tu moje kwiatki. Właśnie do tego takiego mojego wiosennego płaszczyka będzie idealny. Łapka w górę, komu się podoba. Cześć Dinek, dawno cię nie było. No cześć. A ty jaki masz strój wiosenny, kochanie? Zaglądasz do pani Torebek, tak? Coś tam już znajdziemy, tak? Dobra. Tym razem już się z Wami żegnam. O, i widzicie. Wszystkich nowych witam i zapraszam do subskrypcji mojego kanału. Dzwonek. I zaznaczenia magicznego dzwoneczka, żeby YouTube informował Was o moich nowych filmikach. Dajcie łapkę w górę, jak podobają się Wam moje vlogi. A napiszcie komentarz, ja uwielbiam czytać od Was komentarze i odpisywać. No i widzimy się już
niedługo w następnym. Trzymajcie się ciepło, słonko nosimy w sobie. Do następnego. Wam coś pokazać. Zobaczcie. Wszędzie szaro. Ktoś powie brak kolorów. Jaki brak kolorów? A ja to co? Właśnie o tym zawsze Wam mówię. Brakuje Wam kolorów, to ubierajcie się w kolory, których jeszcze nie ma, bo ich potrzebujemy. Nie zwalajcie na przyrodę, która się budzi. Możemy ją wspomóc. Nie ubierajcie się na szaro. Kiedy wkoło jest szaro, trzeba pomóc przyrodzie się obudzić.